Cześć, z tej strony Morfeusz, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, jak widzicie, minęło już właściwie kilka dni od poprzedniego ujęcia, od poprzedniego odcinka. I jak zdążyliście zauważyć, mam już motocykl, a to dlatego, że wpadło mi kilka punktów. Dorzuciłem sobie do mechanika, dorzuciłem jeszcze na siłę. No i wygląda to jak wygląda. Skraftowałem sobie motocykl, skraftowałem sobie gwoździarkę, więc no troszeczkę, że tak powiem, jest lepiej niż było. I w dzisiejszym odcinku myślałem, moi drodzy, żeby polutować, a mianowicie liceum. Momencik, ja sobie, o tam, jesteśmy niedawno po hordzie, więc jakieś tam graty po drodze zebrałem, jadąc tutaj, no i lecimy do liceum. Ja nazywam tą szkołę liceum, bo to jest ta duża szkoła. O, to właśnie to jest ta szkoła. O. Jest. Bo czemu nie? Postanowiłem troszeczkę w dzisiejszym odcinku polutować. I myślę, że nie będziemy robić po prostu w dzisiejszym odcinku hordy. Bo tak w sumie. Bo po co, bo dlaczego horda ma być, miałaby być, że tak powiem, w każdym odcinku. A nagrywam, żeby was nie skłamać, nadal z wyprzedzeniem, ponieważ, no tak jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, laptop, na którym nagrywam, niestety coś mi się psuje, a mianowicie wentylatory chłodzące mi zaczynają buczeć w pewnym momencie jak rakieta po prostu. Dlatego no, chcę go dać na gwarancję. Któryś, w tej chwili nie przypomnę sobie kto, w komentarzach pytał, jakiego mam laptopa i jak mi to... że mam słabego laptopa do 7 Days'a, dlatego specjalnie dzisiaj tutaj z lewej strony włączam dla was licznik FPS-ów. Jak widzicie, w tej chwili mam, no, oscyluje mi w granicach 50-60 FPS-ów. Jak nie nagrywam, te FPS-y czasami mi wskakują nawet w granicach tam, powiedzmy, tych 90. Najwięcej co miałem, tak, najwięcej miałem 90 FPS-ów, więc tak, no. Dlatego też zostawiam tutaj te FPS-y, żeby pokazać, że no, to nie zawsze jest właśnie zależne od sprzętu, to jak się nam nagrywa, ponieważ jak jeden z youtuberów, których oglądam z 7 Days'a, bo nie ukrywam, że oglądam innych youtuberów, zauważył ostatnio taką jedną prawidłowość, że 7 Days jest mocno niezoptymalizowany, jeżeli chodzi o światło. I to jest prawda, ponieważ właśnie przez to światło najczęściej mi te FPS-y spadają. Zdarza mi się, że spadają nawet do 10 FPS-ów, więc to jest problematyczne często, aczkolwiek nie jest to aż takie uciążliwe, że tak powiem, bo najczęściej jak jest dużo światła postawionego przeze mnie oczywiście i jak jest i przy kuźniach, to tylko w tych miejscach mi najczęściej, że tak powiem, spadają te FPS-y,
A tak, oprócz tego, to no, nie ma jakichś dużych tych spadków FPS-ów, więc. O, nie to. Chciałem sobie zabrać to, a ten. Tak, ołów na razie wyrzucimy, bo jest nam niepotrzebny. To możemy zjeść, a to można wrzucić tutaj. Dobra. O czym mówiłem? Aha, o tych FPS-ach. I po prostu chciałem pokazać, że no nie zawsze nie zawsze komputer ma znaczenie tej grze, właśnie jeżeli chodzi o FPS-y i nagrywanie. Jeżeli faktycznie uważacie, może uważacie, nie uważacie, ale ja przeglądam na bieżąco filmy, które nagrywam zawsze po nagraniu. Czasami oglądam te filmy również na YouTubie, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda, bo wiem, że YouTube mocno zmienia filmy, które my wrzucamy. O, przepis na granat. Chociaż granatów nie planuję de facto wyrabiać. I tak, i po prostu no nie zawsze. Aha, okej. Okay. Tam nie chcemy chwilowo iść. Nie zawsze to jest takie kolorowe, tak? No bo no, nie ode mnie to zależy, tak, że czasami te po prostu nagrania są w takiej, a nie innej jakości, ponieważ no ja, tak jak widzicie, mam w tej chwili w granicach właśnie 40, 50, nawet 60 FPS-ów i nie mam żadnego problemu z tą grą. A tak naprawdę na YouTubie czasami wychodzi, że te filmy są w bardzo tragicznym stanie i no niestety, ale czasami to wygląda jak wygląda właśnie. O, to jest właśnie nowy zombiak, nowy grubas, który wszedł w aktualizacji 19.4. Z tego, co czytałem, jest to zombiak, który miał być dodany w Alfie 20, ale widzę, że już został dodany teraz. Nie wiedzieć dlaczego, ale okej, okay, no jest to kolejny, taki jak turysta, więc po prawdzie nic szczególnego. Nie zauważyłem jak do tej pory, żeby czymś strzelał, albo był jakiś tam, powiedzmy, bardziej lub mniej groźny niż inne zombiaki. Intelektu nie potrzebujemy. Więc no, wygląda on jak wygląda. Nie jest zbyt sympatycznym zombiakiem. Aczkolwiek tu w tej grze nie chodzi o to, żeby zombiaki były sympatyczne. Ups. Łucznictwo. Wytwarzaj płonące strzały bełty. Wytwarzaj przeciwpancerną magnum. No, okej. Okay. W tej grze nie chodzi o to, żeby zombiaki były jakieś fajne, ładne czy coś w ten deseń. Po prostu to jest jatka z zombiakami, tak? No i tyle, no. Tutaj chodzi o to, żeby się po prostu dobrze bawić. Takie jest moje założenie. Jest to na tyle otwarty świat, że tutaj te rozgrywki. Garnek, ok. Te rozgrywki za każdym razem są inne. Tutaj nie będziemy mieli praktycznie nigdy dwóch tych samych rozgrywek. Każdą rozgrywkę można na wiele różnych sposobów rozegrać. Dlatego też, no, powiem, ujmę to w ten sposób. Zaczynając tą serię Horda każdego dnia, byłem przekonany, że będę co chwilę ginąć,
że będzie to coś niesamowicie ciężkiego i trudnego do zrealizowania. Okej. A tymczasem wyszło na to, że de facto jest to dwa razy nawet łatwiejsze niż normalna rozgrywka. Z tego względu choćby, że no mamy hordę każdego dnia, tak? I tak po prawdzie do tego expa wchodzą tak duże ilości, że nie ma się tak naprawdę czym martwić. Dlatego też, moi drodzy, no nie wiem jak bardzo. To nam akurat średnio potrzebne. Nie wiem jak bardzo długą tą serię będę robić. No z pewnością jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków na pewno nakręcę z tej serii, aczkolwiek no myślę, że nie będzie to jakaś super hiper seria. Super hiper wielka seria. Ponieważ no na przykład mam w tej chwili już pomysł na kolejną, no dosyć bym powiedział ciekawą serię, ponieważ serię totalnie bez craftingu chcę zrobić. Nie wiem co mi z tego wyjdzie. Aczkolwiek, żeby wyszło totalnie bez craftingu. O nie. No wiecie co? Ty jeszcze mnie tu? Żeby seria wyszła całkowicie bez craftingu. Specjalnie na tą okazję ściągnę moda, który całkowicie zabrania craftingu. Znaczy zabrania. Nawet nie tyle zabrania, moi drodzy, który uniemożliwia całkowicie crafting, łącznie z gotowaniem, łącznie tutaj z podstawowymi zadaniami, jak tam wytworzyć piwór, wytworzyć. Jedyne co to, tak jak mówię, chociaż nie, będzie to całkiem seria bez craftingu, więc będzie całkiem bez craftingu. Kurczę, ja muszę. Czy ja mam taśmę? Nie mam taśmy. Ale tak, to mam. To dobrze. I mamy złamaną nogę. To jest bardzo niedobrze. Dlatego też musimy zejść jakimś sposobem na dół. Muszę się dostać. Wejdę oczywiście po kratkach. Gdzie ten mój motocykl? Tutaj gdzieś. Jest. Bo jak się nie mylę, tu miałem. Nie miałem. Oj, to bardzo niedobrze. Bo nie mam tutaj ani kleju, ani szyny. Ani tym bardziej taśmy. No nic. A, mam szynę pod ręką. Tak mi się właśnie zdawało, że gdzieś ta szyna powinna być. Tak, oni. Wiecie co? No nie będę ściągać. Znaczy, inaczej. Ściągnę tego moda, który nie pozwala craftować. Z tego względu, iż. Gdyż. Ponieważ. Ole mi ścięło, widzieliście? Wpadły mi 2 FPS-y. Spadło mi aż do 2 FPS-ów. Ale nie o tym miałem mówić. Będę ściągać tego moda. Problem z tym modem będzie tego typu, moi drodzy, że to będzie całkowite zero craftingu, czyli nie zrobię sobie dosłownie nic, a co za tym idzie, nie zrobię również no. Nie zrobię również śpiwora. Co będzie? No, nie oszukujmy się, ale bardzo, bardzo niebezpieczne, nieprzyjemne, a zarazem myślę na tyle
ciekawą rzeczą to będzie, że tak, tutaj w tym miejscu właśnie jest ukryta amunicja. I to jest, ta amunicja jest zawsze tu ukryta. Dlatego właśnie tutaj poszedłem teraz. No, a wracając do tematu, no chcę zrobić tą serię, bo też widziałem tam różne serie właśnie typu bez craftingu, ale kochani, wow, ale mnie wystraszył. Ale niestety, znaczy niestety, no jakiś tam crafting zawsze ludzie robili, tak? Ci youtuberzy. A ja właśnie mam zamiar zrobić serię całkowicie bez craftingu, do czego właśnie ściągnę moda. I o nie, a daje nawodnienie, dobrze, fajnie. Do czego właśnie chcę ściągnąć moda? No niestety czytałem opis tego moda i on całkowicie usuwa crafting, nawet, o, pięknie, nawet gotowanie. Także nawet nie zagotuję sobie słoika wody, nie zrobię nawet, no, jak to się nazywa, kleju, no nic nie zrobię, zestawów naprawczych. Także no to będzie ciężkie, myślę. Aczkolwiek znamy tą grę wszyscy w takim stopniu, że nie powinno to być jakoś. O, bębnowy magazynek. Fajnie. No, że nie powinno to być jakimś nie wiadomo jakim utrudnieniem dla nas. Rudzielec. I może ciekawie wyglądać. Także zobaczymy. No ale na razie to są plany na przyszłość. No, w obecnej chwili mamy, moi drodzy, mamy lepszą zbroję. Żartuję. No, w obecnej chwili mamy serię Horda każdego dnia. A co za tym idzie, no wiadomo. Horda każdego dnia, tak? I trzeba się z tym liczyć. Lubię tą lokację. Jest to dosyć taka sporowa lokacja. Jest to dosyć sporowa lokacja, moi drodzy, i co za tym idzie, no, jest co tutaj robić. I naprawdę sporo fajnych rzeczy można tu znaleźć, jak zresztą widzicie. Z tym, że ja tak, to zeskrapujemy i tak, to zeskrapujemy. 127 za 2, 35. To można też zeskrapować. Dobra, to jedzenie dajmy tutaj, to na scrap. Jak to u nas tu wygląda? Dobra, 35 scrap, to scrap, słoiki wyrzucę. To mogę, za chwilę będę mógł zeskrapować. I okej, na razie mamy dość miejsca. O, fajnie. Przepisy. Wytwórzmy sobie taśmę. Jak będziemy już potrzebować jej. A może się tak zdarzyć, że będziemy. Aha, tutaj trochę nam wpadnie też przedmiotów. Wow, ale się wystraszyłem. O Jezu. Ja coś dzisiaj płochliwy strasznie widzę jestem. Ferajna przyszła. Dzień dobry, moi drodzy. Dobranoc i dobranoc właściwie. Jak będę dane, zeskrapujmy, to właściwie też słoiki mogę wyrzucić.
Trochę kasy mi się tam nazbierało już, ale oczywiście skrap to zabierz, ale oczywiście nie wydaję tych pieniędzy na razie, bo w późniejszym czasie będziemy mieli. A i po co ja to wziąłem? Moi drodzy, będziemy mieli możliwość kupna paneli słonecznych u Jenny. A co za tym idzie, no te panele będą dosyć drogie, bo panele, jak mnie pamięć nie myli, kosztują. Znaczy, panele akurat nie są drogie, ale. O. Chodź tu. Oż. Tak, jeszcze muszę przebiec na drugą stronę. A ten kojot zaraz i tak mnie będzie gonić. No, te udżeny kosztują dosyć sporo, nawet nie tyle. Kochani, panele słoneczne, co wkłady do paneli słonecznych, bo o ile dobrze pamiętam, to ten wkład szóstego poziomu kosztuje w granicach 60-70 tysięcy za jeden, a do panelu słonecznego jednego potrzebujemy ich sztuk 6. A co za tym idzie, no pieniądze będą nam strasznie mocno potrzebne. Ale nic. Ja tam mam w okolicach 18 tysięcy. Damy radę. Tak, przejedźmy sobie tam, gdzie wyszliśmy. Bo tam może nas ten kojot szukać. A nam byłoby to nawet na rękę. O Jezu, jak zwykle tym motorkiem jest, kolega. No chodź tu, chodź. Ale go odrzuciło. Tak, no nam mięsko jest potrzebne. Ja tam troszkę już się mi uzbierało tego mięska, jak byłem w poprzednich dniach na wyprawie w innym mieście. No i zobaczcie, od razu tak, te słoiki możemy wyrzucić. Myślę, że to wrzucimy. Dobra. Teraz znalazłem ramę motocykla. Tak jakby była mi jakoś szczególnie potrzebna, no ale okej. Nie, motorkiem podjedźmy. O czym to ja mówiłem? Aha, o tych, od Jenny. No i dlatego mówię, no ja w tej chwili nie wydaję tych pieniędzy, bo te pieniądze będą nam w jakichś naprawdę chorych ilościach potrzebne, no nie ma tak łatwo ich zebrać. No, bez przesady. No. Nie ma tak łatwo ich zebrać, dlatego też no ich nie wydaję, tak? Mógłbym tam coś sobie, wiecie, no, więcej tego tu zbierać. Za 10 skrap. I wszystko, powiedzmy, tutaj sprzedać później. Ale no nie o to chodzi, tak? Chodzi bardziej o to, żeby tutaj polutować. I tak naprawdę zebrać ten końcowy loot, który jest no w tej lokacji no całkiem nieźle chroniony, że tak powiem. Duża racja, zjedzmy tą rację dużą. Okej, skóry sobie wezmę, bo dlaczego by nie. Czy ja skórę? Aha, no skóry są w motorze, ale okej. Zaraz jeszcze raz szybko skoczę do motorku. I tak, kochani, no chcę to zlutować. Hordy dzisiaj nie będę przerabiać. Bo tak. Bo ile można wałkować to samo.
Dopóki nie zrobię, nie rozbuduję jakoś specjalnie dużo bardziej tej bazy, to też jakoś nie ma za bardzo, myślę, sensu tą hordę tutaj przerabiać za każdym razem. No chyba, że bardzo chcecie, to dajcie znać w komentarzach. I oczywiście, jeżeli będzie odzew, że tak, chcecie te hordy na każdym odcinku widzieć, jak ja sobie radzę, no to jak najbardziej nie widzę problemu, będę przerabiać hordę na każdym odcinku. Tylko, no tak jak mówiłem, dajcie po prostu znać i wtedy będziemy to przerabiać. A do tego czasu, no nie mam zamiaru przerabiać na każdym odcinku hordy, bo to też troszeczkę mija się z celem, bo no, chcemy też troszkę polutować, tak? I tak, tutaj jest ten nasz skarb. Moglibyśmy stąd już wystartować do nich, ale przejdziemy się tędy. Z tego względu, że tak, no tak, tutaj zamknięte drzwi również. Aha, tu jest wyjście na zewnątrz. I z tego wyjścia oczywiście skorzystamy za chwilę, jak już zdobędziemy. O, czek do strzelby. Jak już zdobędziemy, moi drodzy, ten lód końcowy. Właściwie po to tutaj przyszliśmy, tak? O, zobaczcie. Tam jest jakaś szatnia. Tutaj była niby kratka wentylacyjna, więc ciekawa szkoła swoją drogą, że coś takiego robią, że ktoś mógłby de facto z podwórka wejść i popodglądać. Tutaj na przykład dzieciaki, które się przebierają, czy się kąpią. Tak, skrapuję to, co jest mało warte, bo jest mało warte, a my potrzebujemy miejsca, bo to, co ja mam miejsca w plecaku, moi drodzy, to niestety. O nie. Nauczy się wytwarzać cygara. No, dobre są cygara, ale po co? Tak, nie wziąłem. No właśnie. Tu jest ten dziadygen napromieniowany. Dobrze byłoby go zdjąć jak najszybciej. Wow, patrzcie, ile on przyjmuje strzałów. No dobra, zaczyna się zabawa. Bo tu widzę same ferale. Wow. Szlak. Nie. Ała, ała. Ała. Szybciutko. Ała. Czy to już wszyscy? Czy w końcu dacie mi tu spokój? Wow. No jestem zmuszony do, jak widzicie, do zeskrapowania takiego lutu. Właśnie dlatego, że nie mam na to miejsca, a tutaj w tej skrzyni będzie. Powinien przynajmniej być dosyć ciekawy i fajny lód. Co nam dolega? No, mamy rozciętą rękę. Tak, udało się. Zróbmy tak, użyjmy sobie tego. To zeskrapujmy, to zeskrapujmy, to przeczytajmy, to zeskrapujmy. Resztę weźmy. No, okazuje się, że jednak jest mniej tego lutu niż się spodziewałem. Koniec służby. No dobra, niech będzie takie wyzwanie. Jak widzicie, tutaj mi, jak widzicie w prawym górnym rogu, wisi zadanie: zabij śnieżne zombie. A to dlatego, moi drodzy, że wziąłem sobie to zadanie, tak. I jak się okazało,
No bez przesady, że to jest tylko drewno. Łe, ja myślałem, że z tego materiał będzie. To nie chcę. Ale z tego będzie, jak się nie mylę, materiał. Ile tego w ogóle tej tkaniny mam? Tutaj 5. O, dobra. Niech będzie. Idźmy i jedzmy sobie pomału. O co chodzi? No, wziąłem to zadanie z tego, ale okazało się, moi kochani, że to zadanie jest aktywne dosłownie między dwoma budynkami. I jak możecie się domyśleć, strzykaweczkę sobie weźmy. Pięknie. Jak możecie się domyśleć, no większość tych zombiaków mi się zrespiła w budynku, o co za tym idzie niestety, ale nie byłem w stanie do nich dotrzeć. Czy moment, czy ja stąd coś chcę sprzedać? To i to chcę sprzedać. Tak, tego na pewno nie chcę sprzedać, tego nie i tego nie. Czy coś jeszcze tu jest? Nie ma nic. Dobra, no to jedziemy do drzewa. A nie pojedziemy do czerny, bo ja sobie rozbiorę to. Ten koszyk właśnie ze względu na części mechaniczne. No, wracając do tematu tego zadania, tych zabij śnieżne zombie, no przez to właśnie, że zombiaki mi się zrodziły, że tak powiem, na terenie między dwoma budynkami, to okazało się, że część z tych zombie zrodziła się, znaczy zrespiła się w budynku. Niestety gonił mnie czas, bo szła horda. Było chwilę przed hordą i niestety nie byłem w stanie wbić się do tego budynku, żeby te zombiaki wytłuc po prostu. Tak najzwyczajniej w świecie, tak? I niestety, no, nie jestem w stanie dokończyć chwilowo tego zadania, ale to nie szkodzi. To zadanie będzie sobie gdzieś tam wisieć. Jak to mówią, co ma wisieć, nie utonie. Kiedyś wylądujemy w biomie zimowym z pewnością, bo jest to nie. Jest, aha, ja wszystkie słoiki wyrzuciłem, dobra. No bo z pewnością wylądujemy na pewno gdzieś kiedyś w biomie zimowym. A co za tym idzie? A jakiegoś drwala na pewno dorwiemy. Teraz pewnie patrzycie na mnie jak na idiotę i myślicie: Morfeusz, co ty odwalasz? Dlaczego nie jedziesz do Dżeny? No nie jadę jeszcze przez sekundę do Dżeny z jednego powodu. Po pierwsze, tutaj te trumny miałem sobie przeszukać już, jak robiliśmy odcinek właśnie z tej lokacji. Nie zrobiłem wtedy tego. A po drugie, moi drodzy, odkryłem bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie, zobaczcie na to. Mamy tutaj koniec mapy. Tam dalej już jest tylko i wyłącznie woda, woda i nic więcej. Więc jakby ktoś chciał grać w tą mapę, na tej mapie, jest to mapa generowana z nasiona Horda Spacja codziennie. No, mapa wygląda jak wygląda, zresztą widzicie. Mamy tutaj w tej chwili zbudowaną bazę niemalże przy samym biomie pustynnym, co jest dosyć praktyczne ze względu właśnie na Yukę, która jest bardzo wydajna, ze względu właśnie na Aloes, który jest bardzo przydatny, i ze względu, moi drodzy, na łupek bitumiczny,
który bardzo łatwo można szybko wydobyć. Znaczy łatwo, szybko, nie wiem czy łatwo, czy szybko, ale można go wydobyć właśnie będąc w okolicy. Jakim cudem ja nie mam przeciążenia? Aha, tak, bo ten zastrzyk nam nie działa jeszcze. Okej. Okay. Skarby pustkowi, no wezmę z tego względu, że potrzebujemy skarby pustkowi. Karabin na trzecim. Kiedy tobie się zmienia? 16. Mamy 13. Nie będę kupować. Nie będę kupować. Jadę szybciutko do bazy. Nastawić sobie klej. Bo tak. Nie no, jadę. Nastawić sobie klej, bo tego kleju już nie mam. To ta taśma, którą mam przy sobie, to jest ostatnia sztuka taśmy, którą posiadam. A co za tym idzie, moi kochani, no nie mam z czego wytwarzać. A oprócz tego, o, uzbierało mi się już cały stak mięska, super. A oprócz tego, no niestety, o widzicie, mamy 20 tysięcy, także jest ok. To sobie zabiorę stąd do przetopienia. O, miałem jej sprzedać. A, i gotówka. Tak to właśnie jest, moi drodzy, jak się nagrywa i jednocześnie się gada, bo duże rzeczy miałem sprzedać i nie zrobiłem tego, bo miałem sprzedać części stalowego kastetu, miałem sprzedać gotówkę starą, to mogę wrzucić już tu, to też wrzucimy, tą karteczkę też niech będzie wrzucona, to nie tutaj, to tutaj by pójdzie, a stąd zabierzmy to. Okej. Te klucze do przetopienia dajmy na razie. Tak, przytapiam narzędzia, bo jest mi tak wygodniej. 25 minut. Jest mi tak wygodniej, bo dzięki temu nie muszę, kochani, latać co chwila po... po co? Po żelazo, no, do kopalni. Dobra, ile my w ogóle tego będziemy mieli? 123 sztuki, super, bardzo się cieszę. Ale tkanina nam się kończy. Nie szkodzi, nie szkodzi. Bo jak się nie mylę, z włókna roślinnego też można było tkaninę robić. Tak, ale mamy jeszcze zablokowane to skarby pustkowi potrzebne, ale to nie szkodzi. Nie banda, taśma hydrauliczna. O. Okej. No. Także, kochani, no. Ja sobie skoczę jeszcze do Jenny. Sprzedam, co mam sprzedać. No, w tej chwili. Nie będę po prostu pomału już tutaj. Aha, tego nie zbiorę. Będę po prostu pomału sobie tutaj dziubać. Nie wiem, może jeszcze skoczę przed hordą. Skorzystać. I drewno sobie zetnę troszkę. No mało jednak mamy tego, a może i nie. Nie wiem, no coś na pewno podziubię. Bo muszę wykraftować. Aha, właśnie, muszę wykraftować sobie. Te kolce na dach, bo no niestety, ale zombiaki, znaczy te paskudne jak one się tam nazywały, zapomniałem,
Sępy właśnie. Sępy po prostu mnie dobijają i męczą mnie strasznie, żebym tam do nich sobie zajrzał, bo przecież oni są tak tacy fajni i w ogóle i chcą mnie zjeść podczas każdej jednej hordy. Dlatego ja zrobiłem niespodziankę. Moment, tu z bronią amunicję. Gdzie są te pułapki? Narzędzia i pułapki. Proszę bardzo, zrób mi ich tego, nie wiem, ze 30. A zrób z 60. O, fajnie, niech się robi. Tak, tu mamy sobie do zastosowania to zabrać. Napić się musimy. Tak, ja jeszcze tam nie robiłem, moi drodzy, żadnego ulepszania, tak do końca. Ale no, wiecie, te sępy nie odpuszczają. I no, jak widzicie, w tym miejscu stoję na hordzie na dole i w tym miejscu jest to mocno zniszczone za każdym razem. Dlatego muszę sobie te na hordę przeszykować. No. No te kolce, tak, bo będą potrzebne z pewnością. A w międzyczasie sobie troszkę tu ulepszam od środka. Na razie ulepszam korytarz. Jak ulepszam, właśnie. Idą straszne, straszne ilości. Bo zobaczcie, że na jeden moment, na jeden schodzi 10, na jeden blok. No, jest to dużo. Nie oszukujmy się. Mam kolejny poziom, czyli kolejny punkt, ale tego punkta na razie. O, właśnie, już się skończyło. Tego punkta na razie nie wykorzystuję z tego względu, że chcę sobie w siłę wrzucić poziom 7, który kosztuje niestety aż 2 punkty. No i w jaskiniowca tutaj władować, bo jaskiniowca chcę wymaksować. A to z tego względu przede wszystkim, że w przyszłości chcę zrobić sobie tą stalową pałkę. A co za tym idzie, no będzie trzeba nam tych punktów jak najwięcej, żeby, moi kochani, żeby po prostu jak najwięcej, jak najwyższego poziomu zrobić tą pałkę. Dobra, moi kochani, wiecie co? Ja będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Rozciągnął się strasznie długi. Zrobił się z tego, nie wiem, no. Nie będę go ucinać nic, ponieważ nie wiem, czy ktoś wie, ale ja nie używam żadnego programu do renderowania filmu. Ja po prostu używam tylko i wyłącznie OBS-a. Wersję 26.1.1 64-bitowym. Więc no wychodzi jak wychodzi. Nie mam możliwości cięcia tego, ale no wszystko mam poustawiane tak, żeby wszystko chodziło właśnie na tym OBS-ie. Całość nagrywania. I wyszedł taki długi odcinek. W każdym razie, kochani, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie w komentarzach wiadomość, czy chcecie, żebym robił hordy w każdym odcinku, czy po prostu co któryś tam odcinek wrzucił taki przerywnik z hordy. Dawajcie łapki w górę, jeżeli się podobało, a wszystkie nowe osoby zapraszam oczywiście do subskrypcji. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Ja obecnie wrzucam odcinki co trzeci dzień o 9 rano. Także kochani, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.